wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony jest Malczu, jestem ja, czyli Malczu Mistrz. A to jest właśnie prezentacja gry Broken Ranks. Malczu, prezentacja gry Broken Ranks, czy jakaś inna nazwa będzie, zobaczymy. W każdym razie to jest, postaram się wam przedstawić prezentację gry Broken Ranks. Zacznijmy od tego, że gra Broken Ranks jest to polska gra MMORPG osadzona w świecie fantasy. Taki rzekłbym nawet, że to jest taki trochę klon Baldur's Gate'a, Diablo i innych gier takich różnych. Ale na pewno jest pierwsze, co mi się skojarzyło, jak zagrałem w tą grę, to kurczę, Baldur's Gate w sobie izometrycznym 2D. Kurczę, niesamowita oprawa graficzna 2D w zrzucie izometrycznym. I tak, zaczyna się grę od statku. No, jesteśmy na statku, uciekamy z rodzinnego królestwa Taernu. Jesteśmy Taerniczykami. Tak? I po prostu uciekamy statkiem razem z innymi uchodźcami do Trentis. I po prostu, moi mili kochani widzowie, gra ta jest grą Broken Ranks, to twórców, grę Broken Ranks stworzyło studio o nazwie White Moon Games. I to jest właśnie polskie studio MMORPG. Dodam tylko, że w grze Broken Ranks można ograć tak 7 do 8 klas postaci. Gra jest free to play. Tak. Gra jest free to play. I zaczynamy grę w Trentis. To jest takie miasto a la Baldur's Gate, a la te wrota Baldura. Dosłownie pierwsze, co mi się skojarzyło, to kurde, Baldur's Gate 2, kurde, normalnie Baldur's Gate 2, bo nie dość, że jest grafika podobna, fabuła też jest bardzo podobna, tylko wiadomo, jest fabuła jest inna niż w Baldur's Gate, ale jest podobna. Po trzecie, questy są niesłychanie świetnie zrobione fabularnie. I questy nie wykonuje się linijnie, że jeden ciąg i wszystko się dzieje, tylko questy są fabularne i poboczne, wielowątkowe. Są dokładnie tak samo fajnie wielowątkowo zrobione jak w Wiedźminie 2, 1 czy 3. Dodam tylko, że też jest w tej grze Zamtus, czyli burdel, czyli dom uciech, są tawerny, są jubilerzy, są garbarze, są kowale, są rybacy, są piraci, są żołnierze, strażnicy, są księża, są jest szpital, tak? I to nie jest tak, że jak się umrze podczas potyczki, podczas walki, to jest koniec gry. Nie. Budzimy się z 50 HP w szpitalu. A i w każdym momencie, jak trochę powalczymy i stracimy trochę many, albo zdrowia, albo kondycji, to można się zregenerować wciskając przycisk R i wtedy postać siada na ziemi i odpala ognisko. I się regenerujemy. A dopóki nie zregenerujemy wszystkiego, to dopóki można się za darmo zregenerować. To jest taka właśnie forma regeneracji za darmo. W grze jest obecna mikropłatność platyna. Za nią możemy kupić konto premium lub różne takie. Albo na przykład tak, bitwy toczymy poprzez bitwy i akcje w grze. Przechodzenie między regionami, między mapami, między okolicami, klikamy prawym przyciskiem, żeby wykonać akcję. Również, żeby zawalczyć, trzeba kliknąć prawym przyciskiem na wroga
i wtedy dwa miecze skrzyżowane i walka. Tak? A walka wygląda w ten sposób, moi kochani, że jest to tryb boczny. Patrzymy na miejsce bitwy z boku i wybieramy tryby ataku na wroga w takich kółeczkach takich, tak? I wtedy minie pasek i ataki automatycznie się wykonują i wróg umiera, bądź też my umieramy, tak? Tak. I można też za 1500 golda zwerbować zwierzaka, wilczura w Trentis, w takim zagajniku na środku Trentis. Jest taki gościu, Godbard, czy jakoś tak. I u niego, on ma symbol łapy, i u niego się zwierzęta kupuje. Albo też na bagnach u Wiedźmy Heldargi też można kupić zwierzę. Levelowanie jest super. Nie powiem, nie, są różne do ubicia jaskinie. Jaskinia południowa, najbardziej znaną będzie w Lava Ceres jaskinia południowa lub też jaskinia przy przysiłku Trentis. Tam są bandyci, gobliny, różne takie. Ale w jaskini południowej właśnie są piraci, jest też pokrak, jest też herszt bandytów, tak? No i w ten oto sposób ta gra się prezentuje, tak? Chodzi się, biega się, chodzi się po mapie, klikając przyciski, klikając kursorem na wskazane miejsce, tam się świeci zielone kółeczko i tam się idzie. Podstawową osobą, z którą będziemy robić imprezę, czyli questy i questy fabularne i fabułę, jest Desmond oraz Kadri. Oni są w chatce przy Trentis ze strony zachodniej, tak? Po lewej stronie przy wyjściu z Trentis jest chatka Simona i tam główna fabuła będzie się toczyła, ale nie tylko. Ja obecnie mam poziom 18, muszę wbić poziom 22, żeby kontynuować fabułę questową z Kadri. I w ten oto sposób po prostu się chodzi, biega, questy wykonuje, nosi się beczki, szuka się narzędzi dla kowala, szuka się zdrajców, walczy się z piratami, bandytami i z różnymi takimi utrapieniami, tak? Także to jest moim zdaniem udany klon MMORPG, w trybie MMORPG multiplayer, klon Baldur's Gate'a dwójki i Diablo 2 w polskim wydaniu, tak? W polskim wydaniu mamy do czynienia z naprawdę piękną grą i gra jest free to play, za darmo. Każdy może w nią zagrać, są różne warianty językowe. Ja gram w trybie polskim, polskojęzycznym. Także myślę, że w ten oto sposób was zachęciłem do obejrzenia i zagrania w grę Broken Ranks od twórców White Moon Games. Zapraszam wszystkich do gry. Dajcie znać w komentarzach i lajkach i wyświetleniach pod spodem na YouTubie, czy wam się przydały te oto moje porady, czy wam się spodobała ta prezentacja gry Broken Ranks, którą ja wykonałem, czyli Malczu Mistrz. Zapraszam, dziękuję, do widzenia, zapraszam do lajkowania i komentowania tej prezentacji gry Broken Ranks. To byłem ja, czy Marcin Misz. Dziękuję, cześć.
We'll be right back.